Cześć, siemano komórkowe świrusy, fani MPS and Puzzles, to znowu ja, Muszka w Austrii. Mam dla was super, świetnego, zajebistego, świeżutkiego newsa. My już wiemy, wy jeszcze nie wiecie, ale zaraz się dowiecie. Po długim milczeniu, deweloperzy SGG postanowili w końcu otworzyć wersję beta dla beta testerów. Już wiemy, co zajęło im tyle czasu. Wiecie co? Ci co domyślali się i mieli rację. Ogromna piątka dla Was. Jesteście zajebiści, podejrzliwi. Udało się Wam. A ci, co nie wiedzą, o co chodzi, nie wiedzą, co w trawie piszcze, to oprócz niewielkich poprawek bohaterów czwartego sezonu, czyli walhali, jest malutka nowość. Kolejna, kolejna nowość. Teraz mamy nowe kostiumy dla bohaterów Pierwszego sezonu 25 sztuk wypuścili z, z tą maskaradą, a z następną dostaną kostiumy bohaterzy wydarzeń plus bohaterzy sezonu drugiego. Tak? Atlantydziarze też dostaną kostiumy. Dlaczego tak się dzieje? Każdy ma swoje zdanie, każdy myśli w inny sposób o tym. Mamy już ee, jako Tawerna EP. Mamy już mniej więcej co dostaną? Jak będą działać te nowe kostiumy? Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam Was na naszą grupę dyskusyjną na Facebooku Tawerna EP. Link macie w opisie filmu. Wbijajcie. Mamy świeżutkie informacje, jakie postacie dostały na początku kostiumy. Jak się rozwijają te kostiumy, jakie umiejętności dają, naprawdę warto wpaść, poczytać. A więc, nie czekajcie, zapraszam i pozdrawiam.